Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Wyjaśnij, dlaczego helowce w warunkach normalnych nie występują w postaci cząsteczek dwuatomowych. Cząsteczka dwuatomowa lub postać dwuatomowa, no to jak mamy na przykład O2, N2 i 2. O to chodzi, nie? Że nie występują w warunkach normalnych, ponieważ posiadają zapełnione powłoki walencyjne, te ostatnie, co decyduje o ich trwałości, a zatem do dużej bierności chemicznej. A teraz tak po ludzku. Chodzi o to, że jak mają zapełnione te ostatnie powłoki walencyjne, to nie są w stanie już przyjąć dodatkowych elektronów, czyli nie potrafią dojść do uwspólnienia elektronów walencyjnych z tych właśnie niezapełnionych powłok, bo u helowców takich powłok niezapełnionych nie ma, bo leżą w grupie ostatniej, czyli 18. I to tyle. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.